Siemaneczko, z tej strony ja, czyli Arek. Jesteśmy na staro-nowej serii, że się tak wyrażę. Bo ta seria już była na tym kanale, to był Dzień z życia rolnika, ale na większych maszynach. Nie powiedziałbym, że nie jest większa, ale na bardziej nowoczesnych maszynach, tak jakby. I jestem świeżo co opróżniony, jak widać. Oprowadzę was trochę po moim gospodarstwie, zorkanujemy pole to tutaj. I myślę, że będziemy kończyć, no. Może taki film będzie nie za długi. Na start mam 13 tysięcy złotych, czyli nie wiem ile to jest euro, już nie, liczba nie powiem. Ale pokażę wam maszyny. Bizon. Większy header niż Niwa, ale wolniej się nim kosi o wiele. Wały jakieś chyba, ile, 3 coś metra, nie wiem ile już dokładnie. Ale 30 się mi nie daje rady, ze sobą ma problemy czasami. Opyskiwacz. Opyskiwacz stoi w tym samym miejscu, ale nie idziemy już w krowy. Będzie bydło dziobate. Miotła. Bydło dziobate, kaszer, tam jakieś dwa worki z nawozem, siewnik, który... Prawowo siewnik, który powinien w ogóle stać w hali, bo jak tutaj stoi, to widać, co się dzieje. Nawozy, jakaś tam byczka z paliwem, dużo tego paliwa nie jest. O! Dobrze, że to wystaje, bo bym nie wiedział. No siewasz, 30 z nim ma problemy. Ale życie. Zetor praktycznie ten sam. Ten sam, bo to jest ten sam model. To jest aktualnie najmocniejszy dziennik na tym gospodarstwie i długo nim zostanie. Puk pod zetora, wiem, że nie wygląda realnie, to jest piątka zagon. Myślę, że powinien dawać dziadę. I daje. Orkan 2. Orkanik. Wózek na header do bizona. Wiem, że nie jest pod kolor, ale nie było to, postanowiłem maźnąć byle jak. Tutaj nic nie ma, tu mamy jedno z pól trzech. I os trzech. To wcale dużych maszyn nie potrzebuje do tych pól. Reszta parku maszyn, czyli 30 z 2,5 tonówką. I tu jest zestaw, który razem ma chyba ponad 9 ton. Do tej wchodzi przyczepy, nie wiedzieć czemu, do tej czeskiej BBS-ki. Wchodzi nie wiedzieć czemu. Kurde. 6 ton. Przecież ja bym tak upał jak tutaj. To rzeczywiście może być 6 ton. New Holland o mocy 65 koni mechanicznych. New Holland 5640. 30, jak już mówiłem. Zetorek, Bizonik, Karszen. I tu są dwie przyczepy. D35. I BBS-ka, jakaś czeska przyczepa. Zjedziemy nimi z pola, bierzemy... No i to są wszystkie maszyny, zjedziemy tymi maszynami z pola. I bierzemy... Zetora. Mapa jest tak, że trochę przed nami przemiana, tutaj zrobiłem ścieżkę, wszystko było zrobione w grze. I zrobiłem ścieżkę. I ścieżkę zrobiłem przez kogoś łąkę. Tak jakby. Tu jest moje pole. Stacja benzynowa, taka uboga, ale byleby można było tankować. Wszystkie maszyny, aktualnie wszystkie oprócz ciapka są na Muthubie, a ciapka znajdziecie na LS Portal i Orkana. I Bizona nie ma. Praktycznie wszystkie maszyny są z Muthuba. Ale też nie wszystkie, bo Bizona ciekawego na Muthubie nie ma. Jest tylko dwa. Rekorda nie chciałem. Super. No super, jak to super był taki se.
Gospo się praktycznie niczym nie różni, oprócz tego, że usunąłem stodołę i pole jest trochę dłuższe, bo te pole było gdzieś mniej więcej dotąd, jak stoję, no dotąd, bo tu jesteś tak. A zasiałem je komendą i jest idealnie tak, jak było wtedy. Tu jest wapno. Wysypiemy tą 2,5 tonówkę, bo trzeba kulką dosypać jedzonka. Gdzie jest 30 z 2,5? Tu. Se otworzę tą wiatkę. Wjedziemy przyczepką. Tylko zanim on nie zapali, to podpompujemy trochę gazu. O, wbił się bieg i lecimy. Tu mamy zbiornik też z poprzedniego sej, bo tutaj żadnych maszyn nie sprzedawałem, tylko maszyny traktory i tak dalej. Ale budynki, wszystko co było na gospie zostawiłem, ale belki wywaliłem do sąsiada, bo mi były niepotrzebne. Kipę ona ma, a no bo szydzie hamach hydraulikę nie wiedzieć skąd. Tutaj sobie wyłączymy 30, idziemy po fetorka. Czekajcie, ile mam? 3, to tu musi być standard. Gdzie jest? Gdzie ja zostawiłem tą? Tu jest wiaderko, ono jest puste. Bo ja się wydaje, że jest pełna. To jest puste, bo się zbagowała. Tak, słuchaj, tam jest chyba 1 kilo i to tak wygląda. Jest niby pusta, rynek jest full i to jest też bagia polskich modów. Zetra się zgrzewa jak słychać. Tutaj sobie zostawimy wiaderko. Niech leży i nie przeszkadza widokowi, więc zamknę. Zamknę? O. Bierzemy Zetra i Orkana. I będziemy robić pole. Widać, że jest specjalnie zdemontowane, bo ja nie będę tylko do tego go używał, ponieważ nie mam sieczka ani w kombajnie. Czy jak to się tam zwie u was. Czekajcie, cofnę. Ile z tym mogę jechać? Czekaj, to ustawię 14, bo tak to jest za długo, za dużo. Wiem, że to źle wygląda, ale muszę coś sprawdzić. Do tych organów trochę mam i muszę sobie odpalić, czy czasem ten inny nie miał, bo jeśli to był ten inny, to jest... To zaś po odcinku podmienię tę maszynę. Jest tu wzór, nic. Nie, to nie jest ten. Ten jest tylko do tutulidzy. No spoko. Czyli to jest ten jedyny organ, którego mam i się nie nadaje. Życie. Może nawet zajdziemy na skubie, jeśli będzie powyżej tam 1000 zł. Cena na pszenicy.
I co ja chciałem dalej mówić? Kurde, zapomniałem. Może teraz to se zorganizuję poza odcinkiem, bo to dobrze nie wygląda, bym musiał jechać z pierwszej osoby i patrzeć ciągle do przodu. Nie mam jeszcze pasy slipnu, ale ją będę dokupywał pomiędzy odcinkami. Więc teraz zobaczymy, ile mam pieniędzy, zobaczymy po sprzedaży. Teraz jest 13188, będzie możliwe, że trochę mniej, ale około 13 tysięcy. Muszę kupić tą slipnę i ogarnąć tu jakoś. Mnie zawsze zastanawia, do czego jest ta wajcha tu. No niby, no chyba raczej wiem, bo to jest możliwe, że do sterowania rą, gdy jest ona. Ale to nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo. Jeśli macie jakieś propozycje, co, jakie maszyny mi tutaj brakują, albo jakie powinny tutaj jeszcze być, to piszcie w komentarzach. Ja postaram się te maszyny, jeśli będę miał je pobrane, to je kupić. A jeśli nie będę miał je pobrane, to poszukam je na jakichś LS portalach, modhubach czy Kiwie, co, gdzie jeszcze. I od razu wam mówię, że samochód będzie też... Przepraszam was za to tu. To co widzicie za, pomiędzy przed tym czekiem, ale tam były wszystkie belki ukryte, bo nie miałem jakich. A poza odcinkiem one znikną. Ja bym uważał, że coś fajnego w tym bizonie. Teraz jest rura otwarta, bo klikam Z i jest tu. Jest rozkładanie na myszkę. I to nie jest bizon bypass z ziaru? Bo mi się ten bizon po prostu... Ma za dużo konfiguracji prezesa, pana prezesa, czy tam prezesa, czy jak to tu wiekę... Jak wy go tam nazywacie? Według mnie ma za dużo konfiguracji, więc się nie nadaje na tą serię. Mam go pobranego, pograłbym na nim, ale... Zaś jeszcze mu dosypie mięczmienia, to... Wszystkim pasuje, kogut i wtedy się nie rozmnoża. Dobrze. Co tutaj jest? A to tam nieważne. Tego tam nie było. Tego tutaj, to ta złom się nadaje. Chociaż to jest z zewnątrz. Co ja chciałem sprawdzić? Ile jest za pszenicę? 3000 na wieniawie to możemy sprzedać. To jest nawet chyba ponad mniej niż 700. Na przykład na EO, ale mnie to nie interesuje. Nie mam silosa i też mi się... Mam jeden silos. W nim jest jęczmień. I tego też zresztą muszę dać kurom. I nie wiem, czy seria się będzie nazywała dalej Dzień Życia Rolnika. Czy jak? To już to sobie pomyślę po nagraniu. Gizu, ale tu hopy są. Nie wiem kompletnie, co mówić, więc przepraszam was, jeśli się nie odzywam. To jest to, no. Czyli w Jadonisę. Zważąc tylko ten przyczepę, bo są dwie. W
Będziemy sobie zobaczyć, ile jest. Ładnie 13. Teraz ważą. Już tam zważyli pewno to. To z tyłu przyczepa nie ma kipa, to z przodu ma, no to by się wysypią w tym samym czasie. Cieszę się, tonówka najszybciej sypła. I tam wiadomo, ile mi tam doleciało. O, 27 tysięcy, to ładnie. Zaczęli zawicimy, żeby mi tutaj zważyli. Idziemy. 8. O, 4 tony, nawet więcej. Bo tu są tony, tam są licy, to już nie wiadomo. Nawet radio tu jest. Ja nawet nie wiedziałem, sprawdźmy jak chodzi. Nie, nie będę sprawdzał, bo jeszcze prawa autorskie. A mam nadzieję, że gospodarstwo wam się chyba podobało. Sądząc po pierwszym odcinku z tej serii. Było fajne. Prawdopodobnie to będzie, nie wiem, dzień zwycięstwa sezonu. O Jezus. Drugi czy tam? Drugi. Pewno tak będzie. Trochę zrobiłem na tym odcinku, wyzwanie, ile on będzie miał. Pewno sporo. Ale... Wyłączymy sobie światełka, kontrol F działa, działa, to już wiemy, jak będę jeździł. Gdzie czekaj to? Nieważne. Kogucik, czego mordedżer? Tu mamy wszystkie nasze kulki. To jest Basia. Nie, nie będę jej... Nie, żartuję se. Jeszcze pokażę, jak biznes o nie chodzi. Nie będę przepalał na tym, bo jeszcze coś się zmieli i będę smutny, będzie trzeba bizona remontować. Tutaj wałowanie było na pełni. Wałowaliśmy, tutaj nic nie ma? No raczej nie ma. Nie, nie ma. Auta jeszcze nie mam. Ale samochód będę kupywał i to chyba na dwie miarki. Ale... To się plany mogą zmienić. Tu mamy moje nawozy. Tu są nasionka, tu są nawozy, tu jest beczka z paliwem, którą zatankuję do 30, bo się kończy w niej. A że tu 3 lety to... I są chodzi? Nie, już nie. A jest odpalony, nie był. No popatrz. Tutaj o. Położymy. Już beczki nie ma. Tu mamy. To już widzieliście trochę pszeniczki. Tutaj będzie prawdopodobnie sypane zboże. Typu pszenica, gdy mi ją będzie dobrze sypać i tak dalej. Bo wątpię, że mi cała, na przykład jak będę miał bardziej rozwiniętą gospodarstwo, wątpię, że mi wszystko wejdzie do silosa. Może wózek nawet sprzedam. Jak chcecie...
Jak chcecie kupić, to piszcie w komentarzu, ile byście dali złotych, a nie tam ojo, żeby nie było. Tutaj wystawię, wyjdę tutaj. O, ładnie. No fet. Przepraszam was, jak słychać moją klawiaturę, bo jest głośna. Wiedziałem, że się nie zatrzymie, albo była tragedia Kreksa Masakry, mój Jezu. I teraz jest Kreksa Masakra w... Co to jest, sosna? Nie wiem, ale sos... w drzewo walłem. Tutaj się wystawi zaś pierdyknę ten kartę z napisem sprzedam i tam numer telefonu, to nie szkodzi. Kompletnie co mówi na tych odcinkach. Jak stoimy tutaj, to widać praktycznie całe gospo, więc ustawimy się tak. Albo na zdjęciu. O, no takie tło by było fajne. No tu na tle bizona, kurek i bizona. Żegnam się z wami w pierwszym odcinku nowego sezonu, czyli z życia na wsi. Cześć.